By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Ej, słuchajcie, dzisiaj przychodzę z skończonymi produktami. To jest maseczka AA. Pierwsza, jaką mieliśmy, to znaczy z Julką, że AA wyprodukowały jakieś maseczki. To jest maska bąbelkowa. Ona, słuchajcie, jak się zakłada, no tutaj to jest taki trochę na twarzy, tak, że tylko widać jakieś zarysy, ale jak się nałoży na twarz, to ona pęcznie w oczach i się robi taka piana na twarzy. Wygląda się dziwnie, tak jakby się było napuchniętym i ona cały czas strzela i cały czas rośnie. To chwilę trwa, potem się normuje i się, wiecie, przeciera szmatką, tak można, albo gąbeczką, albo zmywa się wodą po prostu i się zostaje taką twarz jak przedtem, tylko tyle, że to taka, wiecie, taki PR raczej zrobiony wokół tej maseczki, że faktycznie jest śmieszne. Można to użyć jako na jakiś babski wieczór, albo męski, jak kto lubi, żeby po prostu zobaczyć, jak się wygląda, można sobie walnąć fotę. W każdym razie ona nic nie robi, tylko tyle, że jest fajnym gadżetem. Tu jest napisane dwie aplikacje i faktycznie na dwie części była zużyta. I tutaj jest z Ziai Gdańsk Skin. To morska odżywka do włosów, ona niczym nie pachnie, odżywia włosy, powiem tak, czy ona coś robi, nie wiem, w każdym razie Julka na moich włosach nic, mimo że są mega suche, ale na Julii włosach często farbowanych na różne kolory, jak to nastolatkowie, to ona naprawdę daje taką lekką miękkość, ale w dotyku tylko. Jak się patrzy na włosy, to one są lekko takie, nie wiem, czy podniszczone, no może troszkę tak, no tym farbowaniem, ale tylko w dotyku jest fajnie po tej maseczce, ale wizualnie jakoś tak nic nie robi. No na moich w ogóle nic nie robi. Także tu na dwa razy obydwa produkty, ale warto je przetestować, może akurat u Was się sprawdzą, może u Was jakiś efekt będzie odwrotny, bardziej pozytywny. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.